Hej, cześć, siemano, z tej strony Admiral, witam w kolejnym odcinku Scrapland. Poprzedni odcinek się zakończył fatal errorem i ten odcinek nagrywam od razu po tamtym. Na szczęście miałem autosave'a. Się zrobił autosave automatycznie po filmiku, tak więc nic praktycznie nie straciłem, tylko musiałem się wrócić po plany pojazdu, które w poprzednim odcinku udało mi się zdobyć. Teraz mam już te plany i nie będziemy się już ścigać z kurierami. Po prostu tamten odcinek zakończył się w taki nietypowy sposób, errorem. Śmieszna końcówka, naprawdę. Dobra, teraz możemy iść i myślę, że ten odcinek poświęcimy posterunek policji, tak? Mam się tam udać. I to jest idealnie, po prostu, bo w posterunku policji nie dosyć, że mamy przesłuchać człowieka, to dodatkowo są ukryte dwa plany, o ile się nie mylę. To jest posterunek? Zaraz się o tym przekonamy. Czy tu są ukryte? Tak, dwa plany w posterunku. Więc myślę, że... No nie jest mi na razie potrzebna przepustka. Póki co to potrzebuję planów nowego pojazdu. Kurde, chcę zobaczyć, jaki on jest. Szybki, mocny. Dobra, zejdźmy może do podziemi. Tutaj zawsze jakieś plany się skrywają. Tutaj nic nie ma. Okej, ostatnio tutaj były. Ale za to nie było ich w miejscu, gdzie to było. Powinienem gdzieś na górę się udać, chociaż może. Może gdzieś tutaj są. Nie, pod schodami już kiedyś były. Więc drugi raz raczej w tym samym miejscu nie będą. Jakieś sekretne przejście może? Chyba raczej nie. A tutaj? Też raczej nie. Może tutaj? Nie, tutaj też nie. Tu kiedyś były, pamiętam. Ale kiedy to było? Było tak dawno. Tutaj chyba... O, nie chciałbym tutaj nikogo uderzyć przez przypadek. Na tym piętrze raczej nic nie znajdę i powinienem udać się na wyższe piętro. Tutaj może? O! Dziwne. Ważka. Nie spodziewałem się w tym miejscu, na serio. Tutaj może w pobliżu gdzieś będą i kolejne plany. Nie ma co, trzeba przeszukiwać wszystkie miejsca bez wyjątku. Nie ma tak, że w jednym miejscu było, to już się to nie powtórzy. Bo może to być nawet tutaj. Nie, no, chciałem tak powiedzieć, jakbym znalazł, to bym się cieszył, ale nie ma, więc nie ma się z czego cieszyć. Okej, tutaj. Nie. No ale gdzie jest przejście na wyższe piętro? Gdzie jest, gdzie jest? O, bateryjki. Nigdy nie pogardzę bateryjką. Dobra, może gdzieś tutaj. Tu jeszcze chyba nie byłem. Nie, byłem, to sam początek. O, właśnie, tego szukałem. Hello, may I come in? Access denied only. Dobra, mały glina. To nie będzie trudne, mogę się w niego zmienić dosłownie w chwilkę. O, w tego też mogę, w tajniaka się zmienić. Dobra, whatever. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, biegniemy. Okej, wchodzimy sobie. No i tutaj może gdzieś będą plany. I tu jeszcze leżą te... O, nie pamiętam, jak się nazywał ten mały glina, ale już nie ma go. Jeszcze go nie sprzątnęli. No i raczej tutaj
planów nie znajdę. Bo skakać nie mogę. Więc pewnie ich tutaj nie ma. Tak po prostu nie ma. I tyle. Dobra, muszę się odmienić. Może tym małym spinaczem bym poskakał. Jakieś sekretne przejścia. Nie wiem. Dobra. Nie no, tu już szukałem. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu się zmienić w kuriera. Szybki, mały, latający. Same zalety. Chociaż tutaj mogłoby coś być. Okej. Nie, raczej nie. Tutaj się po prostu wychodzi z więzienia i tyle. Ej, nie chciałem tego złapać. Dobra, zabierzcie mi, dzięki. Dobra, tutaj mam porozmawiać, ale tu mogą być plany jakieś. Na tym piętrze chyba jeszcze nie szukałem dokładnie. Nie, raczej tutaj nie będzie. How do I access the human cell? You must turn into a messenger, get a data tube and fill it with a fake authorization I'll send from my terminal, then give it to a functionary and tell him to transmit the order. Then I'll be to treat us again and I'll be authorized to enter, right? That's right, exactly. Dobra, czyli musimy jednak zrobić tą misję z tubami. Okej. O, może tutaj jakieś plany? A to dokąd prowadzi? Do dzielnicy przemysłowej, dobra. Whatever. Muszę mu podpieprzyć teraz tą małą tubę. A tu może jakieś plany? Nie, nie wiem co mnie tak ciągnie do tych planów. Jakich tutaj raczej nie będzie nigdzie. Ale on spieprza. Muszę mu jakoś drogę przeciąć. Na skróty, może tędy jakoś. Nie, raczej nie tędy. Tu może jakieś plany. A może tutaj jakieś plany będą. Ha, to by było ciekawe. Nie, to jest zwykły pociąg. Raczej tutaj planów nie znajdę. Dobra, czas się udać w podróż za... A to? What the hell? Tu jeszcze nie byłem. O, proszę. To może być tutaj. Biuro szefa policji. Czyżby to było miejsce, którego szukam? Plany, plany, plany. Tutaj sobie szef policji ćwiczył, koksował. No ale planów niestety. Czyżbym tam coś widział? Czyżby? Otwórzże się. Fuck. Planów nie ma, ale... Ale wydaje mi się, że tu jest zbyt dużo takich przejść dla spinacza i mamy tu nawet wielką bazę danych, więc zmieńmy się i zobaczmy, co się wydarzy. Sorry, że tak trochę odbiegam od głównej misji, ale no jest okazja tak, żeby znaleźć plany. Pięknie. Ważka. Tam wszedłem, tam wyszedłem, to jeszcze wejdę tutaj. Tutaj też będą plany na pewno jakieś, ale to pewnie następne jakieś plany. No, to jest jego łóżko. Jej, wielkie łóżko. Dobra, czas wrócić do głównej misji. Czyli po prostu zamienić się w kuriera. Okej, kurier.
i ścigamy. Nie tutaj. Au, oberwałem. Gdzie ten mały kurier jest? Okej, tędy mam iść, tak? On gdzieś tutaj na zewnątrz sobie latał, z tego co pamiętam. Jakoś tutaj. No teraz nie będę mógł go znaleźć. Okej, na górze jest gdzieś tu. Now go to the tube room, connect the tube to the machine and I'll send you the authorization. Już? Nie, no podpieprzył mi znowu. Towards the function area indicated on your radar and give him the tube. Then let other messengers take it away from you. Ała, ała, zostawcie mnie. Oni będą mnie gonić teraz w nieskończoność. Fuck. Perfect. Jest. You are now authorized to enter the human cell. Nice. Dobra, teraz mogę się odmienić w Detritusa i udać się do celi, przesłuchać człowieka. Biedny człowiek, on nie wie co tu się dzieje w ogóle. Roboty wszędzie atakują, do celi go wrzucają, a on nic nie zrobił. On nawet sobie nie zdaje sprawy co tu się dzieje. Hello, may I come in? Approved, you may enter. Thank you. Ua, ale zabezpieczony. Śmieszne. You must be human, right? You're not as terrible as they say. Are you my lawyer? Why have I been arrested? I'm not your lawyer. My name is Detritus, and I want to help you. You're accused of murder, you know. But I just got here. I own a very well-known human software company, and I came to sell my products. This is a planet of robots, buddy. Humans aren't very popular here. I don't think you'll sell any. Sorry to interrupt, but you should get the human out of there. He's innocent, and that way we'll get the conspirators nervous. Quick, take him to the press building. Tak jest. To jest po prostu śmieszne. Mały soft. Czajcie to? Mały soft. Ach, ludzie i mały soft. Okej, muszę go teraz wyprowadzić stąd. Dobra, czas spoważnić trochę. Tylko jak to zrobić? Bo to jest najgorsza misja ze wszystkich. Zagubiony człowiek. Okej, zmieńmy się znów w siebie i odzyskamy 100% życia. Nice. No, chodź tu człowieczku. Na szczęście nie jest taki wolny jak niektóre roboty. Ej, what the hell, ślepy zaułek? Really? Chyba tędy powinienem pójść. Au, 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 au. I'm lost. Come get me. Yes, yes. Już zgubiłeś sienie. Dobrze. Chodź, chodź. Szybko, szybko. Dziwne, że też mu się powietrze nie skończyło. Chyba ludzie wymyślili jakieś super niekończące się zasoby powietrza. Bill. Nie, jeszcze on się nazywa Bill. Ja, ale nawiązania. Człowiek, który się nazywa Billy, sprzedaje małego softa. Chyba wszyscy wiedzą o co chodzi, nawet tutaj nie muszę tłumaczyć. No chodź, Billu. Billu od małego softa. Oj, dobra, trzeba się znów zmienić w siebie. W Detritusa. Okej.
Okej, dobra. Już czaję, o co chodzi. Gdzie jesteś, człowieczku? Biegniesz. Chodź, 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 szybko, szybko. Come on, come on. Oczywiście jemu nic nie robią. Ludzie są niezniszczalni. No jestem, jestem tu przy tobie. I zginąłem. Dobrze, mam zapasowe życie. Nie, nie. Nie mówcie mi, że muszę go od nowa... od nowa zaprowadzić. Bo to by było po prostu... Tak. Hello, may I come in? Approved, you may enter. Właśnie. Zapomniałem zapisać gry po poprzednim odcinku. Co by było, jakbym teraz coś stracił? To bym musiał jeszcze więcej nadrobić. Dobra, teraz nie popełniamy błędów. Tędy. Dobrze, teraz już znam drogę. Zawsze jakiś plus. Tędy. Tędy, człowieczku. Biegnij szybciej, szybciej. Au! I'm lost. Come get me. Jasne. O, jesteś. Łup. Już nic nie możesz zobaczyć teraz. ...42 punkty życia. No, troszkę mało. No, come on. Nie możesz się tak gubić co chwilę. Okej, dobra. A, nie to... Ale dziwne, mogę się zmieniać w bazie danych, a przecież jest alarm. A podczas alarmu chyba się nie da zmieniać? Już, już. Chodź, chodź. Tu jestem. Patrz. Chodź, chodź. Jak się boi, człowieczek biedny. On znowu. Ile gliniarzy. Aha. Tak, jeszcze blokują mi drogę wszystkie roboty po kolei. Oj, mała ścina. Źle to wygląda. Chodź tu, człowieczku. Yes! Udało się. Zobaczymy, co teraz będzie. To będzie po prostu ciekawe. Bo coś czuję, że powoli zbliżamy się. Nie chcę niestety do końca gry. Było tak fajnie. Aha, tutaj też się alarm włączył. To ciekawe. Wolny człowieczek. Okej, już się zgubił. Okej, dobra, odleczymy się z deczka, albo zmienimy się w coś innego. Dobra, chyba nie ma innego wyjścia. Lepiej być po prostu Detritusem, bo jest szybki i może szybko omijać wszystko. A człowiek oczywiście jest niezniszczalny. Ludzie, roboty nawalają w niego promieniami, laserami, różnymi wiązkami energii, a on nic. On po prostu jest nieśmiertelny. To jest moc ludzi. Come on. Dobra. No i jesteśmy.
Dobra, mam go ukryć w tej dziwnej skrzynce, tak? Quick, get in here. Dietrich, I want to see you in my office immediately. Okej, dobra, teraz tylko zwiać policji. Co jest chyba najprostszą rzeczą na świecie. Dobra, i tu już jestem bezpieczny. Patrzcie. Pyk. Okej. No i cóż, ukryliśmy człowieka. I teraz trzeba się udać do bossa, czyli do naszego szefa. Coś czuję, że jest na nas wściekły, że sprowadziliśmy człowieka. I ukryliśmy go w redakcji. Nie no, będzie śmiesznie. Dobra, tędy wchodzimy. Na pewno mogę wejść. Każdy chyba tu może wejść. Ale mam złe przeczucia, że właśnie ten szef jest za coś odpowiedzialny. I że to może on te wszystkie zabójstwa zrobił. Ciekawe. Hi, boss. I guess you know the human got away. Phil, get him. Now I need you to take care of some business. I'm secretly building a library in the west wing of the building. Once finished, it will be the greatest database of Scrapland's inhabitants. But I need certain data the functionaries have, and I want you to obtain it. Where do I start? Special transports change the location of part of the data all the time. Attack them and pick up the data they release. But remember two things. You must get all of the transport's data for it to be valid, and you can't destroy the transports. They carry nuclear charges that would make the data vanish. Niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Trzeba zdobyć dane. Dietrich, listen. The plans of the ship the chief of police used to pilot have appeared in the police station. You should try finding them. I've heard wonders about them. Kolejne plany. Ledwie co znalazłem pierwsze i tak naprawdę dają mi tu już kolejne plany. Nawet nie zdążyłem zbudować pojazdu żadnego. Dobra, zejdziemy sobie na dół. Ładnie, pięknie. Tędy? Chyba tędy. Okej. Do Śródmieścia. Dobra, i myślę, że tutaj sobie zakończymy ten odcinek. No, come on. Okej, dobra. Gra zapisana. Ja jeszcze sobie ją oczywiście zapiszę. No i oczywiście mam nadzieję, że się wam podobał ten odcinek. I zapraszam na kolejny. Trzymajcie się. Cześć.